Cześć, witajcie na kanale Automatyczni, gdzie dzielimy się z Wami wiedzą z zakresu obsługi naprawy automatycznych skrzyniobiegu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo ciekawy odcinek, który wynika z faktu, że często o to nas pytacie, a mianowicie, czy po softach, po modyfikacjach silnika, po chip tuningach wgrywać nowszy soft, inny, czy podbijać ciśnienia w automatycznej skrzyni biegów. Więc ja wytłumaczę Wam takie podstawy, jak skrzynia biegów działa, jak wyglądają ciśnienia w automatycznej skrzyni biegów, a następnie powiem Wam, co myślę właśnie o tych modyfikacjach, co z czego wynika, co robić, czego nie robić. Więc zapraszam na odcinek. Więc teraz proszę, umówmy sobie przykład. Mamy kosz sprzęgłowy, mamy znacznik numer 2, kosz, mówmy po kolorach, żółty. Kursor numer 2, czyli mamy ciśnienie 55 PSI, to znaczy, że mamy około 3,5 bara ciśnienia oleju w tym koszu sprzęgłowym. Samochód porusza się. Samochód porusza się, jedzie do przodu i nagle widzimy, że będzie następowała zmiana biegu, w związku z czym ciśnienie rośnie do 70-80 PSI, czyli około 4-8 bara i w momencie zmiany biegów następuje podbicie ciśnienia do maksymalnego dla danego trybu pracy, czyli tutaj jest 77,8 na 150 PSI, czyli około 10 barów i w tym momencie zaczyna dołączać się drugi kosz sprzęgłowy zielony, czyli następuje zmiana z pierwszego biegu na drugi bieg. I teraz jeżeli się zatrzymamy w tym momencie, to zobaczcie, że mniej więcej od 2 sekund do 3,2 sekundy, patrząc w tym ujęciu, trwa zmiana biegu. Dopiero od 3,2 sekundy następuje wzrost ciśnienia do ciśnienia systemowego. Czyli dla zielonego kosza sprzęgłowego w tym czasie powiedzmy 1,5 sekundy nastąpiła cała zmiana biegu. Czyli zakładamy, że gdzieś w okolicy 2,5 sekundy, patrząc na linię poziomą, czyli idealnie na wskaźniku numer 2, w bieg drugi jest już w pełni zapięty. Natomiast skrzynia dalej delikatnie podbija ciśnienie do góry i później przechodzi na ciśnienie systemowe, czyli na maksymalne, żeby dopiąć te kosze sprzęgłowe. Zobaczcie, czyli tutaj mamy, obydwa kosze idą na maksa i następnie ciśnienie jest obniżane, bo po co nam tak wysokie ciśnienie w magistrali olejowej? Mamy za duży opór, mamy przegrzewanie się oleju, mamy zwiększone obciążenie na silnik, zwiększone zużycie paliwa. Następnie idziemy do kolejnej zmiany biegu. I tutaj musicie zobaczyć, że w przypadku tamtej zmiany mieliśmy zapięty kosz żółty i dopinał się kosz zielony, czyli to była zmiana biegu, gdzie dołączany był jeden kosz. Natomiast tutaj widzicie zmianę biegu, gdzie jeden kosz jest rozłączany, a drugi jest załączany. I tak wygląda większość zmian biegów w automatycznej skrzyni. Co to znaczy? To znaczy, że zobaczcie, tak jak poprzednio, skrzynia podbija ciśnienie do maksymalnego na koszu zielonym i na koszu żółtym. Następnie na koszu zielonym ciśnienie spada do poziomu tak zwanej zmiany biegów, czyli do poziomu, gdzie to ciśnienie nie jest za wysokie, z którego zmiana biegów może następować odpowiednio szybko, a na koszu niebieskim znowu to ciśnienie jest podbite do pewnego poziomu i następnie rośnie. I teraz co się dzieje? Jesteśmy w punkcie, gdzie mamy dokładnie miejsce przecięcia się tych linii. Czyli widzimy, że ciśnienie w jednym koszu sprzęgłowym spada dość gwałtownie, a w drugim koszu sprzęgłowym powoli sobie rośnie. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że no chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że skoro wcześniej widzieliśmy, że na koszu niebieskim, tak jak teraz na koszu niebieskim, powolny wzrost powoduje zapięcie kosza sprzęgłowego i zapięcie biegu, a jest jeszcze załączony kosz zielony, czyli skrzynia, kleszczy w tej chwili dwa biegi. Co to znaczy? To znaczy, że odpuszczenie biegu zielonego, kosza zielonego jest krótkie. Powiem inaczej. Skrzynia automatyczna charakteryzuje się ciągłością przeniesienia momentu obrotowego, więc musicie mieć cały czas przenoszony moment obrotowy, więc
cały czas któryś kosz sprzęgłowy musi ciągnąć, a skoro cały czas któryś ciągnie, a drugi się dołącza, to kosz sprzęgłowy będzie ślizgał. Jak będzie ślizgał, to mamy wysoką temperaturę, czyli mamy prześlizg podczas zmiany biegów, że jeden kosz ślizga i drugi kosz sprzęgłowy może ślizgać. Albo jeden ślizga, jeden się dopina, to ponieważ ten pierwszy się dopił, to drugi zaczyna ślizgać i skrzynia musi to zrobić w idealnym okresie czasu. Więc teraz zobaczcie, że czas od momentu, kiedy zaczyna się zmiana biegu, czyli ciśnienie w koszu niebieskim rośnie, do momentu, kiedy kosz zielony został całkowicie wyłączony, to około 2,5, 2,6, 2,7 sekundy. Przy czym czas zmiany biegu, czyli kiedy ciśnienie w koszu zielonym spada, przesuńmy to sobie dalej, żebyśmy tak może byli w lepszym miejscu, czyli tak, weźmy to od znacznika numer 2, czyli 2,5 sekundy, do momentu, aż ciśnienie spadnie, powiedzmy poniżej jakiejś tam krytycznej wartości, to mamy 2,3 sekundy. Czyli fizycznie zmiana biegu trwa 0,3 sekundy, ale tylko dlatego, że kosz sprzęgłowy zielony zostanie bardzo szybko odpuszczony. Czyli mówiąc wprost, skrzynia automatyczna skleszcza delikatnie dwa biegi, tak, ale tak szybko, że my tego nie zdążymy odczuć. No i teraz co? Idziemy sobie dalej w naszej analizie. Na koszu niebieskim ciśnienie rośnie i w pewnym momencie jest podbite do ciśnienia systemowego. Tutaj widzimy jakieś oscylacje, czyli to jest pewne, powiedziałbym, przekłamanie, gdzieś tam odbija się może fala ciśnienia. W ogóle bym tego nie brał pod uwagę i bym się tym nie przejmował, tymi pulsacjami. I tutaj znowu następna zmiana biegu, nasz kosz żółty jest dalej zapięty, teraz kosz niebieski się rozpina, kosz czerwony się dopina. Zobaczcie, że ta charakterystyka jest troszeczkę inna, te poziomy są inne, natomiast mamy mniej więcej to samo. Jeden kosz się rozpina, drugi się dopina. Jak zmiana biegów się zakończyła, podbicie ciśnień do ciśnień systemowych. I teraz co? Mamy następną zmianę biegu. Wszystko wygląda identycznie jak poprzednio. Różnica jest tylko taka, że te poziomy ciśnień są trochę niższe. No nie sprawdzam tu mniej więcej dokładnie ile, ale na oko widać, że są one niższe. Czyli podbicie w tym koszu, które zostaje, dwa, w drugim obniżenie, w trzecim wzrost ciśnienia, podbicie do ciśnienia systemowego, no i praca na ciśnieniu systemowym. Tutaj kolejna zmiana biegu. I teraz słuchajcie, żeby to tak podsumować już powoli i spiąć pewną klamrą. Wiele rzeczy skracam i spłycam, żeby ten film nie był taki strasznie długi i nudny po prostu dla Was. Ale o co chodzi? Możecie sobie przewinąć film i zobaczyć. Macie spadek ciśnienia w jednym koszu, macie wzrost ciśnienia w drugim koszu, czyli macie taki punkt przecięcia, można powiedzieć, że X. I teraz, co robią tunerzy? Ten X można zapiąć w kwadracie, więc może ja teraz wrzucę to, taki obrazek, żebyście mogli go zobaczyć, o co mi dokładnie chodzi. Mamy prostokąt. Pionowe linie oznaczają nam czas zmiany biegów. Czyli zmiana biegów trwa od do, przyjmijmy sobie, powiedzmy, że sekundę tutaj mamy. Może nie tyle zmiana biegu, co wszystkie czynności związane ze zmianą biegów, bo sam prześlizg to jest 2-3-4 sekundy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ale wszystkie czynności, które skrzynia robi. I mamy pewne poziomy ciśnienia. Teraz, jeżeli wrzucamy sportową jazdę, czyli tryb sportowy, to sterownik zawęża pionowe linie, czyli zmiana biegu jest wykonana w krótszym czasie. Skoro sterownik ma mniej czasu, żeby zmienić bieg, to ciśnienie od takiego do takiego samego poziomu, bo jeżeli mamy, powiedzmy, tutaj linię pomiędzy dwoma elementami, bo taką linię mamy, to jeżeli ja skrócę czas, to ciśnienie będzie narastało szybciej po prostu. Więc skoro jest mniej czasu, ciśnienie narasta szybciej. Skoro ciśnienie narasta szybciej, skrzynia zaczyna dziubać. I już super, mamy sportową jazdę. Natomiast jeżeli ja zapinam obciążenie, czyli najlepszy przykład, załadowałem samochód i zapiąłem przyczepkę, to skrzynia musi skrócić czas zmiany biegów. Bo jeżeli będzie ten czas zmiany biegów taki rozwleczony,
No to zacznijmy od tego, że na takich, że długi czas zmiany biegów to jest długie przepalanie sprzęgła. A jeżeli ja ciągnę przyczepkę, to mam jeszcze duże obciążenie. Czyli przy tych ciśnieniach, które widzicie na rysunku, ta skrzynia będzie ślizgała, więc nie dość, że skracamy czas, to jeszcze pionowe linie rozciągamy coraz bardziej, żeby ta zmiana była przy wyższym ciśnieniu. Czyli ten X, który widzicie, on się przeniesie w lewo, bo się nam czas skróci i przeniesie się do góry. No i ponieważ mamy większe obciążenie, czyli silnik idzie pełnym ogniem, to skrzynia może podbić ciśnienie i może skrócić czas, ponieważ to dziubnięcie nie będzie odczuwalne. A dzięki temu, że skrócimy czas i podbijemy ciśnienia, to też zmiana biegów będzie szybsza, więc będzie krótszy czas palenia się tego sprzęgła lub, mówiąc wprost, po prostu nie będzie poślizgu. Także ten prostokąt, który wy widzicie, on się będzie zamieniał w kwadrat albo nawet w pionowy prostokąt, w zależności od tego, jakie są warunki pracy. I teraz tunerzy, znawcy i wszyscy inni, co robią? Podbijają ciśnienia. To standard to jest podbić ciśnienie. Gówno prawda, nie podbija się ciśnień. Zamiast podbić ciśnienie, powinno się skrócić czas zmiany biegu. Bo teraz zobaczcie na te wykresy. Ta skrzynia, jeżeli tutaj popatrzymy, ja mam ściągawkę, to ona pracowała na 20, 30, 80 PSI, czyli 4-5 barów. Później podbijała na 150 PSI, czyli na 10 barów. Wyobraźcie sobie, że ta skrzynia ma w pełni zapięty bieg przy 40 PSI, czyli 3, niecałych 3 barach, przy 50, 3,5 bara. Podbija do 80 w pewnych warunkach, a przy zmianie biegów na 150, czyli na 10 barów. Zobaczcie, jak śmieszne to są wartości. Ktoś będzie mówił, że trzeba ciśnienia w skrzyni automatycznej podbić, bo on zrobił tuning i z 230 koni teraz jest 350 i nie wiem, strzelam tam, niech będzie 400 coś Nm, wyszło 700. To popatrzcie na te wartości, że jeżeli skrzynia ma pełne zapięcie przy 3-4 barach, a może podbić ciśnienie do 10, to tego newta możesz spokojnie zrobić drugie tyle. Czyli jak miałeś 400, podbijaj na 700 i skrzynia i tak będzie działała, bo ona ma zapas w tych ciśnieniach i tu nawet widać to po tym wykresie. Oczywiście nie każda skrzynia, są różne skrzynie. Tutaj jest przykład na konkretnej skrzyni TF60, czyli na 6-biegowym Aizinie montowanym na przykład w Passacie, w niektórych Passatach miska olejowa, elektrozawory od dołu i tak dalej, więc akurat bardziej amerykańskie samochody tą skrzynię miały, ale w Europie też jest spotykana. Ale to nie będzie miało znaczenia. Weźmiecie ZF-a, weźmiecie Mercedesa, wszystko będzie identycznie. Zasada działania jest dokładnie taka sama. Nic się w tej kwestii nie zmieni. Więc po co, jak ktoś podbije moc, to pierwsze co leci, żeby podbić ciśnienia. Podam wam przykład skrzyni Estronic. Estronic może pracować na ciśnieniu do 15 barów, natomiast w punktach adaptacji możecie zobaczyć górny, dolny punkt adaptacji. Dolny to kiedy sprzęgło zaczyna łapać, a górny to ciśnienie, przy jakim jest przenoszony maksymalny moment obrotowy. I to ciśnienie górne to jest 7, 8 do 9 barów, to rzadko widziałem. Nawet w R8, w Audi R8, też tam są wartości 8 barów. Ok, ale tam jest dołożona jedna tarczka. Zamiast 6 jest 7, o ile dobrze pamiętam. Tak, zamiast 6 jest 7. 6 do 7, czyli dokładamy 1 z 6, czyli dokładamy 15%. O 15% zwiększamy możliwości przenoszenia momentu obrotowego przez sprzęgło, bo jedną tarczkę więcej dokładamy. Czy tak w uproszczeniu dużym, 15%. Natomiast ciśnienie zostaje to samo. No to teraz wyobraźcie sobie, jeżeli ta skrzynia pracuje na 8 barach, a może podbijać ciśnienia i jak sprzęgło się zużywa, to ona podbija to ciśnienie. 10, 12 barów. Tak z doświadczenia, 12, 13 barów, jak widziałem na tym górnym punkcie, to już sprzęgła były wyjechane, skrzynia szarpie, tarpie, cuda się dzieją. Ale jak zapnie bieg na maksa, to trzyma i nie ślizga. To teraz z 8 do 15 to jest prawie drugie tyle. Czyli jakiego tego Estronika byś nie miał, nawet na 6 tarczach sprzęgłowych, nawet w dieslu, to możesz haratać 50, 60, 70% momentu obrotowego, bo to sprzęgło dalej wytrzyma. Problemem jest co innego. Problemem jest czas zmiany.
że ta zmiana musi być krótsza, bo w e-stroniku tak samo jak tutaj, będzie krzyżyk, jedno sprzęgło się rozłącza, drugie się załącza, więc musimy skrócić czas zmiany biegów, nie trzeba podbijać ciśnień, ludzie, a wy nie robicie, wy nie skracacie czasu, wy skracacie czas, ale przez to, że podbijecie ciśnienia, ale to jest zupełnie co innego, to nie ma sensu, wy skleszczacie te sprzęgła, więc no nie będę mówił, bo shift point, czyli przy jakich obrotach ten krzyżyk właśnie jest wykonywany, tak? Czy na zmiana następuje przy 1500 obrotów i następny biegi 1200 w górę, czy przy 1800, 1400 następny punkt w górę. To też jest inne zagadnienie i tam już nie będę dyskutował, ogólnie shift pointy można wypodciągać i to się robi w miarę dobrze. Ale tutaj ludzie podbijają ciśnienie. A co z tego, że ty podbijesz te ciśnienia? Jak podbijesz te ciśnienia? Softowo podbijesz, ale nie ma takiej potrzeby. Wiecie, kiedy zachodzi potrzeba podbicia ciśnień? Rozmawialiśmy z ludźmi, co robiliśmy, tuningowaliśmy na przykładzie sześciobiegowych skrzyń DSG. To jak robicie już takie 700, 800, 1000 Nm, to się wkłada i pakiety sportowe, tarcz ciernych i wszystko, i to jest za mało, to wtedy faktycznie podbija się te ciśnienia, ale tak ogólnie to nie ma najmniejszego sensu. Więc mam nadzieję, że wytłumaczyłem, o co chodzi z tym podbijaniem ciśnień. Tak podsumowując, że to nie tędy droga. Ludzie, podbijacie ciśnienia, skrzynia pracuje na wyższych ciśnieniach, kleszczy się, zwiększone obciążenie pompy. A to, że są wyższe ciśnienia, ale wy nie odczuwaliście dziubnięcia, to wcale nie znaczy, że go nie było. To dziubnięcie mogło być, tylko że jest moment obrotowy przenoszony większy, więc po prostu to się rozeszło po kościach. Albo kosz sprzęgłowy się przypalił, albo jest jeszcze, no tu nie mówiłem, czyli tak wiele zagadnień spłycam, że jeszcze skrzynia odpuszcza lock-up w konwerterze, żeby ten spadek obrotów silnika przeszedł płynnie. Wyobraźcie sobie, że to jest tak, że skrzynia kleszczy, więc wy powinniście poczuć, skrzynia skleszczyła, czyli tak, by ktoś wam koła przyhamował, czyli samochód powinien się zatrzymać. Ale z drugiej strony obroty silnika spadają w dół. Skoro spadają w dół, to byście powinni poczuć, że aż wyrwało was do przodu, no bo nagle obroty silnika muszą iść w dół. Nie? Czyli ten moment bezwładności silnika, kiedy musimy go zdusić po prostu. Czyli skrzynia dziubnie, czyli was przyhamuje, silnik was pociągnie do przodu, a jak to wszystko będzie zrobione w odpowiednim momencie, to nic nie poczujecie. I to jest mega wszystko skomplikowane, wyliczone, wyrafinowane, tak bym powiedział. Podam wam taki przykład, czekam jeszcze, czy to się potwierdzi, czy nie. Insignia po remoncie, wymiana hydrauliki na nową, regeneracja sterownika, regeneracja skrzyni biegów, a po ruszeniu ze świateł skrzynia lubi tak dziubnąć, szarpnąć. Czyli ona rozłącza jedynkę i w momencie, kiedy zdejmujecie nogę z hamulca, sterownik ESP wysyła informację, że spada ciśnienie w układzie hamulcowym, za chwilę będziemy ruszać, to ta skrzynia dopina jedynkę. Dzięki czemu jak stoję na czerwonym świetle, to nie mam obciążonego silnika, samochód spala mniej. Nie odczuwam wibracji na nadwoziu. Funkcja neutral control. I teraz o co chodzi? Jak zdejmujecie nogę z hamulca, to skrzynia po prostu za szybko zapina ten bieg. No i dyskusje co, jak, gdzie, doradzam tam gościom, powiedziałem, żeby patrzyli w silnik, bo to jest związane z momentem obrotowym silnika. I mądry facet posłuchał, co powiedziałem, i jeździli samochodem, testowali. I okazało się, że po rozgrzaniu, jak pojawiało się to dziubanie przy ruszeniu spod świateł, to wariowała wartość temperatury powietrza w kolektorze dolotowym. Ona spadała. W rzeczywistości 30 na stopni na zewnątrz, 35-40 powinno być w kolektorze dolotowym, a sterownik pokazywał 5. Na zimnym było ok, ale po rozgrzaniu one się rozjeżdżały i było dziubanie. Poprawili przepływomierz, wyczyścili, poprawili kable, ustawili i wartości są dobre. Jak ma być 40, to mniej więcej 40 jest, dziubania nie ma. Mieli jeszcze pojeździć, potestować przez kilka dni i się odezwać, więc zobaczymy, jaki będzie efekt. Natomiast rozwiązali problem skrzyniowy, nie ingerując w skrzynię biegów, tylko naprawiając czujnik temperatury powietrza zasesanego w kolektorze dolotowym. Więc wyobraźcie sobie, jak wyrafinowany to jest układ, że taka pierdoła ma wpływ na moment obrotowy, a więc na szybkość zapięcia biegu przy ruszeniu spod świateł. Dość mojego ograniczenia, przynudzania. Słuchajcie, piszcie komentarze, niech się wypowiedzą tunerzy, jak oni robią, czy wy wiecie, co robicie, czy może nie wiecie, co robicie, tylko po prostu wgrywacie jakiś soft,
które ktoś przygotował. Programy XHP, nie będę się wypowiadał, bo ja tego nigdy nie dotykałem, nie wgrywałem, nie miałem samochodu, na którym bym się bawił i testował. Wiem tylko od klientów, że te samochody jeżdżą lepiej. Ale to tak samo jak pod poprzednim moim filmem, gdzie mówiłem, żeby konwerterów z 2 do 3 litrowego diesla nie podmieniać. Ktoś napisał, że on, jak to było, do 3 litrowego diesla założył z 2 litrowego diesla i jeździ lepiej. No to ja bym się zapytał, ale to na podstawie jakich kryteriów oceniamy, że jeździ lepiej? Poprawiło się przyspieszenie, poprawiła się ekonomia jazdy, poprawiła się kultura pracy silnika, skrzynia biegów przestała szarpać, albo powiedzmy szarpała, teraz nie szarpie, albo ślizgała, teraz nie ślizga. Na podstawie czego to się poprawiło? Na podstawie mojego widzi mi się, że jeździ teraz lepiej. Bo na przykład, mój drogi, silnik był padaka, turbo nie domagało, EGR się nie domykał, klapki w kolektorze dolotowym były wycięte, a DPF zaklajstrowany sadzą, silnik nie miał mocy i ten 3-litrowy diesel nie miał siły wejść na obroty, żeby ruszyć z kopyta spod światła. A teraz on wchodzi 200-300 obrotów wyżej, turbo się pompuje, ty nawet nie wiesz, że 20 koni ci brakuje, ale jeździ lepiej. Więc teraz, jeżeli tak chcecie dyskutować, no to piszcie komentarze, no jestem ciekaw kto co napisze, natomiast jeżeli ktoś ma coś mądrego do napisania, testował, sprawdzał, grzebał w softach, bo wiem, że są też tacy, którzy grzebią, kombinują, zmieniają ograniczniki, masa rzeczy jest, tylko no nie wszystkie marki pozwalają na aż taką ingerencję, więc piszcie, bardzo chętnie poczytam wasze komentarze. No i co? Tyle mojego ględzenia. Trzymajcie się. A jeżeli film się podobał, to dajcie łapkę w górę, lajka, jeżeli w ogóle dotrwaliście do tego momentu. Bo przypuszczam, że mało jest ludzi, którzy te moje filmy, takie wypociny techniczne oglądają do samego końca. Dajcie łapkę w górę, bo to pomaga na algorytmy YouTube'a. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!